Warto jest być dzisiaj społecznikiem? Tak! A dlaczego? Uważam, że warto być społecznikiem, ponieważ osoba ta wspomaga fundacje charytatywne, przez co mają one większy zasięg. Dodam też, że warto być społecznikiem, ponieważ rozwija on życie miasta. Rozwija edukację dla dzieci, rozrywkę i wiele innych rzeczy. A czy waszym zdaniem Edward Raczyński był społecznikiem? A kim był Edward Raczyński? Edward Raczyński urodził się w 1786 roku w Poznaniu. To właśnie tutaj wszystko się zaczęło. Był bardzo oczytanym człowiekiem. To dlatego ufundował zbiory lektur dla Biblioteki Raczyńskich. Dzięki studiom za granicą jego pasją stały się podróże. Był wielkim patriotą. Dzięki walkom w oddziałach Napoleona został odznaczony orderem Virtuti Militaris. Jego miłością życia była Konstancja Potocka. Z ich związku narodził się ich jedyny syn, Roger. Wraz z rodziną mieszkał w pałacu w Rogalinie. W 1830 roku podarował mieszkańcom Poznania nowy system wodociągu. W 1841 roku założył szkołę rolniczą w Jeżewie. Jego największym sukcesem, a zarazem jego zgubą, było ufundowanie Złotej Kaplicy. To praca nad tym dziełem pogrążyła Raczyńskiego w czarnej melancholii. W 1845 roku popełnił samobójstwo na wyspie Edwarda. Zrobił to, ponieważ był niesłusznie oskarżony o kradzież pieniędzy należących do ludu. Teraz, czy waszym zdaniem Edward Raczyński był społecznikiem? Tak, był. A co pamiętacie z jego działalności społecznej? Był fundatorem Złotej Kaplicy w Poznaniu. Podarował też system wodociągów mieszkańcom Poznania. Ufundował też Bibliotekę Raczyńskich. Oraz wbudował szkołę w Jeżewie.